Witam Państwa na kolejnym filmie. Oczywiście poprzedni film to było zadanie domowe dla oponentów. Oczywiście się nawet nie próbowali odzywać. Jak się odzywali, to pod innymi filmami. I oczywiście mi powiedzieli, że tą deskę z 1897 roku to mogę sobie wsadzić tam, gdzie słońce nie dochodzi. No proszę bardzo, i to jeszcze mało kto to napisał. Jakieś ze ścian autorytetów. Takie dość agresywne teksty tutaj odchodzą. Ale oczywiście w kwestii geodezji nie muszą się znać oponenci. A jeżeli się znają, to siedzą cicho. Tak samo jak siedzą cicho po tym zadaniu domowym, które im dałem. Oni na optyce też nie muszą się znać. Nie, nie, bo oni się mają znać na dwóch rzeczach. Na kłamstwie i oszustwie. Ale ja proponuję Państwu, żebyście nie tylko byli przyspawani do tego, co ja robię filmy i Państwu przekazuję, żebyście sobie Państwo sami to zrobili. I teraz pokażę Państwu, jak ja zrobiłem to doświadczenie. Tutaj przetykanie do szyby, to co proponowałem Państwu w poprzednich filmach, to akurat było dość trudne, ponieważ nie tyle trudne, powiedzmy, przetykanie, jak akurat okna tak wychodziły, że miałem problem z punktem orientacyjnym, żeby później ocenić, co jest co. Ponieważ będziecie mieli Państwo szereg zdjęć, gdzie pokażę właśnie te punkty orientacyjne, jak co zdjęcie pokazuje. A więc to jest bardzo ważna kwestia. A więc były pewne trudności, ale ja je pokonałem. I teraz tak, jak ja robiłem tą serię tych zdjęć? Otóż cechą charakterystyczną statywu jest coś takiego, że jak przewrócisz na bok, to już dalej nie idzie. Nie idzie obrócić jakby ani milimetro dalej. Można ewentualnie tutaj na tym statywie coś tu skrzywić i tak dalej, nie? A więc cały problem tylko polegał na tym, że to było obrócić i wtedy zrobić tak. Prawo 90, prawo 45, czyli mamy tutaj cztery zdjęcia po przybliżeniu. Takie zdjęcie na wprost to już Państwo znacie. No i teraz pytanie, jak to obrócić w lewą stronę. Obracamy. Montujemy. I ustawiamy też na jakiś punkt orientacyjny. No i mamy co? Lewo 45, czyli 10:30. I na 9. Czyli mamy tutaj cztery pozycje. No i właśnie, jakie wnioski? Jakie wnioski, jak one wyglądają? To już w części opisowej. Za chwilę. Tak, teraz mamy wersję, część opisową. Właśnie tu już mamy szereg tych zdjęć. I teraz tak, co tutaj jest bardzo ważnego? Te wszystkie zdjęcia były robione na takim samym zoomie, 20-krotnym. To jest też bardzo ważna kwestia, bo zaraz zobaczymy regularność i regularność pewnych odstępów, które też świadczą o regularności w robieniu takich zdjęć. I tak jak powiedziałem wcześniej, jest to po prostu, gdybyśmy tak kręcili idealnie do końca, to byśmy mieli z tego koło. Ale musimy po prostu zobaczyć, jak to wygląda po drodze. Czyli to mamy zdjęcie robione prawo 90. Oczywiście tak na pionowo, jak najbardziej. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy taką rzecz. W którą stronę? Tak, jeżeli robimy na prawo, to teraz na prawo rozdjęcie, czyli prawo 90, to co mamy? Tutaj jest przed przybliżeniem, czyli punktem orientacyjnym jest ściana domu. To są bardzo ważne takie elementy. Ściana. A więc w którą stronę obraz się przesuwa? Ten środek, ta linia, środkowa linia obrazu. W którą ona strona się przesuwa? No proszę bardzo. Proszę, co widzieliśmy? Ona się przesuwa do ściany, jest bardzo blisko ściany. Ale się teraz cofmy, cofnijmy się tutaj dla orientacji. Proszę bardzo. Ile, jak daleko jest od ściany przed przybliżeniem, a tutaj... Tu jest bardzo blisko ściany, a widzimy? Czyli
Środek obrazu przesuwa się w prawo, przy kierunku prawo 90, przy takim obracaniu. Prawo 90. Teraz zróbmy jeszcze jedną taki szczegół. Gdybyśmy to tak wzięli dokładnie, to Państwo, ja te zdjęcia zostawię, że Państwo się tutaj pobawili. Czyli tutaj jest bardzo, na przybliżeniu jest bardzo blisko, czyli nastąpił skok obrazu. I ten skok tutaj, zwrócicie Państwo uwagę sobie, bo ja te zdjęcia postaram się Państwu wsadzić tutaj do opisu i będziecie Państwo sobie tutaj porównywać, ale ja przede wszystkim chcę Państwu powiedzieć, żeby Państwo sobie sami takie doświadczenie zrobili. Proszę być tutaj nieprzyspawany do moich filmów. Najlepiej jak się samemu to robi, dopiero się widzi, jak to wygląda, niż dlatego, że ja akurat tak zrobiłem. Na tym polega zaleta niebocentryzmu, że każdy robi własne doświadczenia, bardzo proste i nie jest potrzebna żadna ściana autorytetów, żeby coś zrozumieć. No, od nich mamy tylko i wyłącznie lipę. No prawie lipę, no bo są jest komputery, kamery i tak dalej, no więc internety, nie do końca lipa, no ale w pewnych dziedzinach to jest lipa. No ale teraz idziemy dalej. Mamy znów, czyli to jest 20-krotny zoom, zapamiętajmy. Czyli prawo 90, 20-krotny zoom. Widzimy, jak się obraz przesuwa. Teraz mamy prawo 45. I co tutaj jest punktem charakterystycznym? Tutaj środek obrazu, znaczy środek, ta linia tego, ona łapie tutaj dół tego prawego okna. I my zaraz zobaczymy, gdzie ona, ten środek, ta, to jest ta linia obrazu, linia środka obrazu, gdzie ona wywędruje w następnym zdjęciu. Czyli to jest prawo 45, a proszę bardzo. Już mamy. Nam wylądowała na górnej części prawego okna. Cofniemy jeszcze. A tu mamy dół prawego okna. Tutaj jest tego. Dlaczego wiemy? Tutaj są instalacje elektryczne i to wskazuje na to, że to jest właśnie to prawe okno, żeby ktoś tu nie kombinował, że to nie jest to okno i tak dalej. Jeszcze raz Państwu mogę to pokazać. O, to jest skok obrazu stąd dotąd nastąpił. Proszę bardzo, na prawym oknie. Zwróćmy uwagę, że tutaj na prawym oknie nie ma zaprawy, a tutaj jest zaprawa. Wszystko jest za prawo zagonione. No i tu oczywiście ta instalacja elektryczna. Tu Państwo widzą, nie? I cienie tej instalacji akurat są widoczne. O, czyli widzimy skok obrazu. Bardzo wyraźny, to jest na 20-krotnym zoomie. I teraz mamy 10:30, czyli lewo 45. No i teraz tutaj, to jest po obróceniu już powiedzmy statywu i tak dalej, żeby można było zrobić ten ruch w lewo. No to proszę bardzo. Co my tu mamy? Dół tego okna. To jest dół tego prawego okna, tak? No to teraz musimy jechać dalej. Proszę bardzo. Tu mamy dół, ale lewego okna, a tutaj mamy cienie tej całej instalacji. Co jeszcze jest tutaj bardzo ważnego do analizy, to jest to, że tutaj jest zamurowane okno. I ten taki narożnik, widzimy, że w tym narożniku zamurowanego okna znajduje się ten środek linii obrazu, czyli linia środka obrazu, znajduje się poniżej tego narożnika. To jest też punkt orientacyjny, bardzo ważny w analizie. O, a tutaj, o, to jest właśnie ten narożnik. I tam jest właśnie to lewe okno. Dół lewe okno, czyli nam tutaj skoczyło nieźle tutaj ten, o ten kawałeczek. Czyli nadal mamy skok obrazu, czyli teraz tak, podsumowując, no bo słuchajcie, to teraz obracamy sobie, czyli następuje ten skok obrazu tak, jak wskazuje kierunek. Jeżeli to jest 10:30, no to na zewnątrz. Czyli na godzinie 15, co mieliśmy wcześniej z tych zdjęć, na godzinie 15 nam po prostu to wszystko przy zoomowaniu wychodzi na zewnątrz. Wszystko jest na zewnątrz. Ten skok obrazu to jest na zewnątrz, niezależnie od kierunku obrotu. Czy w lewo, czy w prawo. I właśnie. I dlatego tutaj Państwu to tłumaczę, że skacze na przedłużeniu strzałki, załóżmy od osi obrotu. O, w ten sposób. Czyli nie ma tutaj, i to jest mało tego, ta odległość, ona jest bardzo regularna tutaj. Zaraz zobaczę, to jest to. Tak, czyli mamy lewo 90, a czyli lewo 45, czyli 10:30. I nam skacze też nie tyle tutaj do góry, tylko pod takim kątem, jaki był. Czyli
ten plus minus te 45 stopni i na zewnątrz osi obrotu. I to jest dość regularny skok. Ale Państwo mogą to wszystko tutaj sprawdzić, a zdjęcia no, wepcham do opisu. Nie tak od razu może, bo dzisiaj chcę ten film puścić, no ale postaram się go tutaj dopracować, żeby to jeszcze dzisiaj było. Teraz tak. Tu mieliśmy teraz oczywiście lewo 90, czyli na godzinę 9. No mamy tutaj na godzinie 9, no prawie, że proszę zwrócić uwagę, punktem orientacyjnym nie jest tyle ściana, co kalenica, znaczy stop kalenica, końcówka oka po i rynna. I teraz zobaczmy. Tutaj jest rynna, to jest okap i rynna, proszę bardzo, tutaj w tym miejscu. Gdzieś linia środka obrazu przesuwała się w lewo. A więc, o proszę, o widzicie, ja już trochę za szybko klikam. Ale po prostu proszę zwrócić uwagę, o dokładnie tak. Tutaj, jeszcze raz powtarzam, gdzie jest okap i rynna? Na lewo, tak? Na lewo od linii środka obrazu. No i jak najbardziej środek linii po przybliżeniu, po tych 20-krotnych zoomach już jest nie przed, ale za rynną, za naszą rynną po prostu. Proszę bardzo. A więc tak, gdybyśmy dalej jeszcze powiedzmy obracali tym aparatem, no to niestety to nam wyjdzie coś takiego. Znaczy niestety, stety. To no akurat coś takiego wyjdzie po prostu. Proszę bardzo, to jest ten czas samolotu. Proszę bardzo. I to samo, to jest tak zwana okrągła tęczna. Są takie tylko półkoliste, najczęściej przez nas widziane. I to tak naprawdę to jest właśnie obraz tego, jak wygląda to światło, te promienie. I to samo robimy aparatem fotograficznym. Ta regularność, którą Państwo widzieli, to jest właśnie pokazane w ten sposób, jak aparat fotograficzny robi tęczę, tak zwaną suchą tęczę. Oczywiście się nauka za to nie bierze, bo nikt by nie wpadł na to, że to można zrobić aparatem fotograficznym albo kamerą. Ale to jest cecha tego, co ukryć. Oczywiście pokazują takie zdjęcie, wszyscy się tym jarają, ale oni tak naprawdę nie powiedzą, dlaczego tak jest i o czym to świadczy. A więc widzimy tutaj, że tak to wygląda. Tak wygląda, gdybyśmy tym aparatem jechali dalej, ale to słuchajcie, to nie koniec. To jest dobrze, przecież zadanie domowe trzeba jakoś odrobić. Jak negusy nie chciały, no to ja muszę. Proszę bardzo, więc w którą stronę się obraca? Gdzie tutaj obraca się środek obrazu? Na poobróceniu aparatem. Obraca się do ziemi na obróconym aparacie. Proszę bardzo, to jest tak samo jak tutaj. No, to jest. Oni tego, dlatego siedzieli cicho. Nawet nikt nie pisnął. No bo oni muszą jedną rzecz zrobić. Oni się nie muszą znać na optyce, ale na blefie jak najbardziej. Dlatego 2 lata to zdjęcie leżało na moim blogu i nawet niektórzy to znaleźli, ale specjalnie nie wiedzieli, o co chodzi. No, na tym polega blef w kwestii optyki, żeby można było właśnie takich rzeczy nie mówić. Bo najważniejsze nie to, co oni mówią, tylko najważniejsze to, czego oni nie mówią. No, mniej więcej takie doświadczenia Państwo też sobie zrobią. Możecie sobie zrobić na 7:30, na 16:30. To już tak dla siebie, powiedzmy, dla Państwa. Po prostu to pokazuję, jak to jest. No i teraz, jeszcze cofniemy się tutaj. Proszę bardzo, ta regularność. Tak właśnie światło biegnie. To jest taki snop, gdzie nasz zoom, akurat tutaj w tym przypadku był 20-krotny, on nam zakreślił koło większe, mniejsze. Byłoby zoom taki mniejszy, 10-krotny, to byłoby kółko mniejsze. 20-krotny większe, 30-krotny większe. A więc to jest taki snop. No i jak oczywiście widzimy tutaj w jednym momencie, dlatego, ponieważ no deszcz tam pada i po prostu tą tęczę tak widać na tym deszczu, bo to jest też człowiek ma swoją ogniskową. Tutaj w kamerze w miarę zooma no zmienia się ogniskowa, więc możemy mieć takie kółko mniejsze, większe. Ale kółko jest.
I proszę bardzo, aparat udowadnia zupełnie inną optykę. No i dlatego trzeba było to w jakiś sposób ukryć. Teraz tak. No i oto mamy szereg na podstawie światła, przebiegu światła, tego snopa. Mamy właśnie, to jest taki snop światła w czasie kółka. No i teraz mamy kolejne zadanie dla oponentów. Wiecie co? To już po prostu niektórzy się tu egzaltowali, co niektórzy tym zdjęciem. Proszę bardzo, co to jest? Co to jest? Tylko nie piszcie, że to jest refleks. To. Widzicie? Przyjrzyjcie się. Co to jest? No właśnie. Jest kolejne zadanie. Proszę bardzo. No i tutaj też mamy. Proszę bardzo. Ten czas samolotu na dużej wysokości, chmury na dole. No ale wiecie co? To już to kółko to już jest znane. Powiedzmy, robimy to aparatem. To już jest znana sprawa. Natomiast tak, zadanie domowe to jest drugie zdjęcie. Co to jest? O, tylko też nie piszcie, że to jest refleks. No, zadanie domowe. Astronomowie będą się chlastać. A, tu już jest powiedzmy koniec. Praktycznie na tym film prawie, że kończymy. Jeszcze tylko kwestia wniosków. A więc, ja już cofnę się tutaj do... No dobra, może tak zostawmy. Co tutaj chcę powiedzieć? Że tak zwany błąd sprzętowy, luzy w aparacie, to jest tylko i wyłącznie lipa argumentacyjna, której celem było zakwestionowanie w jakiś sposób optyki niebocentryzmu. I przy okazji chcieli, taką metodę zastosowali, utopienia mechaniki precyzyjnej. Akurat, bo wiecie, na jakiej zasadzie to działa. Ja wykorzystuję naukę do opalenia niektórych dziedzin nauki. Do zniszczenia, do wymiecenia. I tutaj adwokaci diabła też nie mieli innego wyjścia. Musieli skłamać, że istnieją jakieś błędy sprzętowe, luzy w aparacie. I to zrobili od razu 2 lata temu. Bym powiedział 2,5 roku temu. Od razu to zrobili. A wiecie dlaczego od razu? Ponieważ sobie nie mogli dać z argumentacją, więc niebocentryzmu, więc musieli sobie jakiś wymyślić blef. No i że to jest błąd sprzętowy, luzy w aparacie, nawet takie filmy robią, że są luzy w aparacie i tak dalej. A więc chcieli uwalić mechanikę precyzyjną. Niestety ja bronię mechaniki precyzyjnej, ona jest nadal precyzyjną i ona nam udowadnia niebocentryzm. Co to jest? Czy akurat przejście światła, czy ten promień w świetle, czy on w sposób bezpośredni udowadnia niebocentryzm? Nie. On jest jakby skutkiem tego, że żyjemy w kuli, a więc siłą rzeczy on musi być inny niż to, co nam się oficjalnie mówi. I tutaj, w tej kwestii, jest bardzo ważny wniosek. Światło nie biegnie po prostej, a na tym blefie jeździ cała płaska Ziemia. Oni się nie zajmują aparatami fotograficznymi i innymi rzeczami, to dla nich nie istnieje. Oni się optyką specjalnie nie zajmują jako taką, jak biegnie ten promień świetny, tylko oni operują na przykład dalekimi obserwacjami. Wszystkie te wnioski, które oni wyciągają na podstawie dalekich obserwacji, to jest jedna wielka lipa i praktycznie aparat fotograficzny zażyna wszystkie obserwacje płaskoziemców. Dokładnie aparat fotograficzny wskazuje na to, jak ten promień biegnie. I to jest bardzo ważna sprawa. Jak ten promień świetny biegnie. I dzięki temu, że w aparacie, w kamerze jest ta druga soczewka, to właśnie my sobie takie rzeczy widzimy i możemy je tutaj postrzegać. Niektórzy się takie, no ładne, no super, no ale o czym to świadczy? To jest dopiero najważniejsze. O czym to świadczy? O tym, że mamy światło, które pasuje tylko i wyłącznie do niebocentryzmu. No i oczywiście jest cecha charakterystyczna niebocentryzmu, jak najbardziej. Mało tego, tutaj co jest jeszcze, co wymiata aparat fotograficzny? Takie proste urządzenie za niewielkie pieniądze. Ono wymiata tak zwaną refrakcję atmosferyczną. To nie istnieje. To jest inaczej, nazywa się też atmosferyczna refrakcja ziemska albo terrestryczna. Czasami się mówi, gdzie są dalekie obserwacje, no to
Kuloziemcy powiedzą, że jest wielka refrakcja terrestryczna. Dokładnie tak to się nazywa. Ale to jest wszystko lipa. Te wszystkie wyjaśnienia dalekiej obserwacji to jest jedna wielka lipa. Ja w sumie do dalekiej obserwacji to jeszcze dojdziemy. To nie jest w tej kwestii jakby pierwszy film. Tutaj w kwestii światła będą inne filmy, ale musimy przejść do innego wniosku. Do innych wniosków. Właśnie ta regularność, to też znaczy to już mówiłem, że ta regularność mówi o tym, że ten błąd sprzętowy, te luwy, to wszystko lipa, nie? Tutaj mamy dalszy wniosek, że nie istnieje refrakcja atmosferyczna, ziemska, terrestryczna. No i oczywiście wszystkie wyjaśnienia kuloziemców i płaskoziemców, to co oni tam mówią, że o, widzą horyzont na wysokości oczu, czy tam inne rzeczy, czy dalekie obserwacje, oni tam widzą gdzieś tam katedrę, raczej wieże, co to z Paryża, tak? W Paryżu? Nie, to jest wieża Eiffla w Paryżu. Oni widzą gdzieś z 200-300 kilometrów. Nie, ona jest widoczna. No tak, oczywiście jest widoczna. Ale to nie świadczy o tym, że to jest płaska Ziemia. To jest zupełnie o coś innego chodzi. A więc, no, na zakończenie. Aparat fotograficzny, kamera udowadniają morderczy dowód, że coś takiego jak pojęcie refrakcji atmosferycznej, tym podobnych rzeczy, nie istnieje. A to, co widzimy tu przed nami, żeśmy wcześniej widzieli, to jest tylko dowód, że światło biegnie. Światło możemy odczytywać dzięki aparatowi fotograficznemu właśnie w formie takiego okręgu, takiego snopu, gdzie ten moment, gdzie się gdzieś tam załamuje na deszczu, to wtedy nam pokazuje taki obraz i możemy to zafiksować. Natomiast aparat robi to niezależnie od kierunku, kręcąc aparatem wzdłuż osi obiektywu albo tutaj wzdłuż osi obrotu statywu. O, w ten sposób. Ale Państwo robią sobie to sami. Ja tutaj jeszcze przypomnę zadanie domowe dla oponentów. Niech się wytężą, tylko niech nie piszą, że coś to jest refleks. Proszę bardzo, to, co to jest. Na poprzednim zdjęciu mieliśmy to samo. Też to jest. To jest dokładnie to. No, to już byłoby tyle na dzisiaj i do następnego razu.